Dzisiaj omówimy oddychanie tlenowe. Ogólnie oddychanie wewnątrzkomórkowe dzieli się na tlenowe i na beztlenowe. Beztlenowe omówiłam już w innym filmie. Beztlenowe zwane fermentacją. I tlenowe. I pierwszy etap jest wspólny dla obu tych procesów, ponieważ nie wymaga on dostępu do tlenu, dlatego może zajść i w środowisku tlenowym, i beztlenowym. Bo to po prostu zależy od środowiska. Oddychanie tlenowe zachodzi w środowisku tlenowym, oddychanie beztlenowe zachodzi w środowisku beztlenowym. Ogólnie całym celem tego oddychania, niezależnie czy tlenowego, czy beztlenowego, po prostu oddychania wewnątrzkomórkowego, jest wytworzenie ATP. I mówię wytworzenie, ponieważ ATP to jest magazyn energii. Nie chodzi o wytworzenie energii, chodzi o wytworzenie ATP, w którym zmagazynowana jest energia, więc uwolnienie energii. Bo im więcej mamy ATP, tym więcej mamy energii, którą możemy użyć na procesy życiowe. Więc po prostu te wszystkie produkty, które tu będą powstawać, jakieś pośrednie, będzie jakaś glukoza, będzie wszystko, te różne związki chemiczne, po prostu umożliwiają tym organizmom wytworzenie ATP. To nie jest tak, że one chcą konkretnie ten związek uzyskać. On powstaje przy okazji. Najważniejsze jest tutaj to ATP, bo po prostu organizmy nauczyły się przeprowadzać różne reakcje, których skutkiem będzie właśnie ATP. Jednym z produktów będzie ATP. Więc już możemy się domyślić, że to najczęściej będą reakcje kataboliczne, ponieważ reakcje kataboliczne to są reakcje egzoenergetyczne, czyli takie, podczas których uwalniana jest energia. Więc najczęściej będą to reakcje rozpadu. Dlatego też pierwszym etapem, napiszę go na środku, ponieważ on jest wspólny dla obu, jest glikoliza, która zachodzi w cytoplazmie i u tych, i u tych, po prostu w cytoplazmie. I ona nie wymaga dostępu do tlenu. Jeżeli chcecie wiedzieć ogólnie, u jakich organizmów zachodzi oddychanie tlenowe i tak dalej, to zobaczcie sobie inne filmy, ponieważ jest też osobny film o oddychaniu tlenowym, o całej jego istocie, zaletach, wadach i tak dalej. A teraz będzie sam przebieg, ponieważ to jest dosyć skomplikowany proces, więc podzieliłam to na dwie części. I używamy tutaj glukozy, albo przy okazji jakiegoś związku organicznego, takiego złożonego, ale najczęściej to jest glukoza i w zadaniach to też jest glukoza. Pierwszy etap to jest utlenianie. Utlenianie glukozy, czy tam związku, no załóżmy, że glukozy. Mamy glukozę. Ona jest sześciowęglowym związkiem, więc jest związkiem złożonym. Jeżeli ją utlenimy, to zwiększymy jej stopień utlenienia, czyli ona będzie chciała się pozbyć wodorów. Bo jeżeli chcemy zwiększyć stopień utlenienia, to musimy pozbyć się elektronów, bo elektrony są ujemnie naładowane. A jak chcemy iść do góry, to nie możemy mieć czegoś, co jest minusem. Więc pozbywamy się wodorów. Jak pozbywamy się wodorów, to pozbywamy się także elektronów. Ogólnie glukoza utlenia się do pirogronianu. On ma wzór CH3COOH. I skoro glukoza jest sześciowęglowa, to powstają dwie cząsteczki pirogronianu, które są C3 i C3. Bo właśnie o to chodzi w reakcjach katabolicznych, że ze związku wysoko złożonego, bardziej energetycznego, który ma wyższy poziom energetyczny, powstają związki, które są właśnie o niższym poziomie energetycznym i są mniej złożone. Czyli dlatego powstają nam dwie cząsteczki, bo ten cały proces, który będziemy omawiać, zakładamy, że zachodzi przy użyciu jednej cząsteczki glukozy, czyli wszystkie zyski, które będą tutaj zachodzić, zyski tego oddychania tlenowego, bo zysk to jest ilość ATP, która zostanie wytworzona. Więc ilość ATP, która zostanie wytworzona, którą będziemy tu przeliczać, będzie wszystko liczone na jedną cząsteczkę glukozy, bo tak się po prostu liczy, bo jeden cykl jakby to jest jedna cząsteczka. Więc to jest logiczne, że się liczy na jedną cząsteczkę. Więc powstaje nam pirogronian, który jest związkiem mniej złożonym, dlatego powstają dwie cząsteczki, bo są sześć węgli, a tu jest jedna cząsteczka, po prostu sześć węgli. I tak, skoro ona się pozbyła wodorów,
to ktoś musi te wodory od niej odebrać. Czyli skoro glukoza się utleniła, to ktoś musi się zredukować. I w tym momencie mamy coś takiego jak zredukowane, jak przenośniki wodoru. Czyli NAD, to są przenośniki wodoru, które nazywają się przenośnikami wodoru, ponieważ mogą go przenosić, czyli mogą go pobierać, mogą go oddawać, czyli mogą się utleniać lub redukować w zależności od potrzeby. NADH. I chodzi o to, że po prostu jeżeli on ten wodór oddaje, to ktoś musi ten wodór przyjąć, więc on przyjmuje ten wodór. I NAD się w tym momencie redukuje. To jest tak zwany przenośnik wodoru. I jeżeli jest to oddychanie tlenowe, a omawiamy teraz tlenowe, to te wodory będą szły na łańcuch oddechowy, który jest ostatnim etapem oddychania tlenowego, w mitochondriach. I w tym momencie, kiedy NADH odda tam te wodory, czyli w ten sposób, czyli się utleni na tym łańcuchu, no to powstanie znowu ta forma i to jest, się nazywa regeneracja NAD, ponieważ on się jakby odtworzył, został zregenerowany, czyli ponownie będzie mógł wrócić tutaj, żeby znowu pobrać ten wodór i znowu, żeby cykl mógł zachodzić. Czyli to się nazywa regeneracja NAD, kiedy na łańcuchu oddechowym w mitochondriach NADH ten wodór oddaje, zostawia go na tym łańcuchu i z powrotem wraca sobie do glikolizy, już zregenerowane, żeby znowu pobrać ten wodór, żeby zachować ciągłość procesu. Tak. I tutaj jeszcze na początku, jeszcze zanim tutaj to zajdzie, zachodzi jeszcze defosforylacja. Defosforylacja, czyli odczepienie grupy fosforanowej od ATP, w wyniku której ATP się rozpada na ADP. To jest defosforylacja. To jest jeszcze przed po prostu. Wtedy jest uwolniona energia. Ale ogólnie mamy utlenianie glukozy. Glukoza się utlenia do pirogronianu. Skoro jest to reakcja rozpadu egzoenergetyczna, powstaje nam również ATP. A konkretniej 4 ATP nam powstaje. Czyli nasze substraty, nasze produkty wyglądają w ten sposób. Nasze produkty i nasze substraty. To jest glukoza. Oraz ADP i PO4-3-. Bo z nich powstanie ATP. Więc nasze substraty to glukoza i ADP i PO4-3-, ponieważ z glukozy powstaje nam pirogronian, a z tego powstaje nam ATP. I teraz bilans taki właśnie energetyczny. Co zyskaliśmy? Zużyliśmy ogólnie 2 ATP, czyli jesteśmy na minus 2 ATP, ale powstało nam 4 ATP, czyli mamy plus 4 ATP. Czyli wynosi, że zyskaliśmy 2 ATP i to jest zysk energetyczny. Zysk energetyczny procesu glikolizy, który zachodzi i w tym przypadku, i w tym, więc to jest jakby wspólne. Takie same zyski, taki sam przebieg, wszystko takie samo. I to powstanie ATP to jest ogólnie fosforylacja, bo fosforylacja to jest proces, w którym może powstać nam ATP, ponieważ polega na przyłączeniu PO4-3-, co jest dzięki temu. Tak jak tutaj mieliśmy defosforylację, czyli rozpad ATP, bo odłączyliśmy PO4-3-, tak tutaj dzięki fosforylacji powstanie nam ATP i ona się nazywa substratowa. W glikolizie zachodzi tylko fosforylacja substratowa, a dotyczy ona substratu, ponieważ fosforylacja może być fotosyntetyczna, w fotosyntezie oksydacyjna w mitochondriach lub substratowa w glikolizie, czyli w cytoplazmie. Podczas glikolizy w cytoplazmie i ona dotyczy substratu, ponieważ ona występuje w takich reakcjach, w których jakiś wysokoenergetyczny, złożony substrat nam się rozpada. Więc to właśnie dlatego nazywa się substratowa, ponieważ ten substrat jest taki ważny i taki po prostu jest wysoko złożonym związkiem. Ona w takich reakcjach występuje. Dlatego fosforylacja
substratowa. No i tak, i w tym momencie możemy się rozdzielić na oddychanie beztlenowe lub tlenowe, zależy w którą stronę pójdziemy. Załóżmy, że tlenowe będzie tutaj. Jeżeli będziemy iść w kierunku oddychania tlenowego, to już zmieniamy miejsce, ponieważ idziemy do mitochondrium. Tutaj byliśmy w cytoplazmie komórki ogólnie, a tutaj będziemy iść do mitochondrium. Ale jeżeli będziemy iść w oddychanie beztlenowe, to zostajemy dalej w cytoplazmie. Tutaj mogę tylko taki szybki odnośnik zrobić. Jeżeli idziemy do oddychania beztlenowego, to tutaj zachodzi kolejny etap, czyli redukcja. I jeżeli redukujemy pirogronian do kwasu mlekowego, to jest to oczywiście fermentacja mlekowa. Jeżeli redukujemy pirogronian do aldehydu octowego, który potem znowu się redukuje do etanolu i jeszcze powstaje CO2, to jest to fermentacja alkoholowa. Tutaj bardzo, bardzo w skrócie tak napisałam, po to, żeby ten, kto chce, po prostu sobie zobaczył film na temat fermentacji, bo tam jest wszystko opisane. A teraz nie ma sensu się na tym rozwodzić, po prostu ważne i takim ciekawym elementem tego jest to, że jeżeli pirogronian będzie się redukował, to on zajdzie wtedy jakaś fermentacja, jakieś oddychanie beztlenowe. A jeżeli będzie oddychanie tlenowe, jest będzie tlen, to wtedy zajdzie nam to w mitochondrium, dlatego wtedy pirogronian trafi do mitochondrium. A konkretniej do matrix mitochondrium, dlatego sobie zaraz narysujemy ogólnie jakieś mitochondrium.